Loża Radiowa. Witamy w drugiej godzinie Loży Radiowej. Joanna Matlak. I Ewa Skrabacz. Rozpoczynamy spotkanie z przedstawicielami partyjnych młodzieżówek. Zaproszenie do naszego studia przyjęli od mojej prawej Michał Maliński, Konfederacja Ruch Narodowy. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Amadeusz Hoffman, Przedwiośnie, czyli Lewica. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Tomasz Wiciak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam państwa. Idziemy dalej. Tobiasz Gajda, Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Joanna Hassa, Mniejszość Niemiecka. Dzień dobry. I Jan Zimoch, Porozumienie, Młoda Prawica. Witam wszystkich słuchaczy. No i rzucamy na stół bardzo mocny temat. W nocy z wtorku na środę z terytorium Iranu wystrzelono ponad 20 pocisków rakietowych na cele Stanów Zjednoczonych w Iraku. To była oczywiście odpowiedź Iranu w odwecie za zeszłotygodniowy atak dronów USA w Bagdadzie, w którym zginął, przypomnijmy, generał Soleimani, dowódca elitarnej irańskiej jednostki wojskowej Al-Quds. Mamy tutaj kolejne wydarzenia deeskalujące, jak podkreślono, wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa, ale też odtrącona przez Iran ręka Stanów Zjednoczonych, odmowa współpracy. Irański ambasador przy ONZ poinformował, że po likwidacji generała Soleimaniego nie widzi możliwości wspólnych działań. Pojawiają się też wątki, znaczy przenosi się ten temat też na grunt Polski. Pojawiają się pytania o obecność naszych żołnierzy w Iraku między innymi, o zagrożenie Polski ewentualne. Nasz minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz uspokaja. No ale właśnie, jak ta ocena sytuacji, zapalnej sytuacji wygląda w oczach młodych przedstawicieli partii politycznych. Ktoś ma ochotę zacząć? To może ja chciałbym Michał zacząć. Tutaj możemy oczywiście konteksty geopolityczne, międzynarodowe analizować, korzystać z wiedzy ekspertów i tak dalej, ale ja przede wszystkim chciałbym się skupić na polskim interesie narodowym w tym całej układance na Bliskim Wschodzie. Nasi żołnierze stacjonowali w Iraku na zaproszenie legalnych władz, na misji szkoleniowej pomagali władzom Iraku szkolić odpowiednio żołnierzy, żeby mogli walczyć między innymi z Państwem Islamskim. Iracki parlament wypowiedział to zaproszenie w pewnym sensie, prosząc o wojska koalicji, o to, żeby opuściły Irak. Także Wojsko Polskie od poniedziałku znajduje się nielegalnie na terenie Iraku, a zarówno premier, jak i prezydent nie widzą żadnej potrzeby wycofania tych sił. To może nas postawić w bardzo niekorzystnej sytuacji międzynarodowej, także w trakcie eskalacji konfliktu. Jakie są interesy polskie na linii konfliktu Iran-USA? Po pierwsze, powinniśmy wycofać żołnierzy, po drugie, nie dać się wciągać w wojnę, która nie jest na nasza, a po trzecie też grać na deeskalację konfliktu i żeby też nie było takiej sytuacji, w której my cierpimy z powodu albo tu jakichś konfliktów mocarstw, albo wciągania w nas w politykę, która nie jest zgodna z naszymi interesami. Ale no słuchając wypowiedzi polskich władz, ma pan wrażenie, że takie niebezpieczeństwo oczywiście mam. Słuchając wypowiedzi polskich władz, mam wrażenie, że nie prowadzimy żadnej podmiotowej, suwerennej polityki zagranicznej, tylko niczym w średniowiecznych stosunkach lennych jesteśmy wasalem Stanów Zjednoczonych. Także Polska potrzebuje wielowektorowej, rozsądnej i bardzo podmiotowej polityki zagranicznej, żeby w dzisiejszym zmieniającym się świecie móc przetrwać w zmieniających się realiach, rozwijać się i przede wszystkim nie dać wikłać się w żadne konflikty, które mogą narazić nasze interesy narodowe. To jeszcze dopytałabym, bo Adam Andruszkiewicz swego czasu w Ruchu Narodowym mówił, że no dobrze, to w sytuacji takiej, a nie innej, to znaczy USA też by miało się od razu wycofywać, gdyby nam coś groziło? Czy Adam od 2016 roku nie jest członkiem Ruchu Narodowego, ale jeśli chodzi o kwestie związane z USA, oczywiście mamy pewne zobowiązania sojusznicze w ramach NATO, czy w ramach jakichś innych umów bilateralnych, ale działania USA obecnie, czy to w Iraku, czy to w Iranie, mają znamiona działań terrorystycznych, bo generał Soleimani ani nie był skazany na śmierć żadnym wyrokiem sądu, ale też nie działał na polu bitwy. Jego zabójstwo było mordem politycznym. Już kończę. Tak samo jak prezydent Trump, chcący bombardować zabytki kultury Iranu, planuje zbrodnię wojenną według traktatów rzymskich. Ale zdaje się, że jego nazwisko wciąż było na liście europejskich właśnie poszukiwanych osób, czy tych, które zagrażają istotnie bezpieczeństwu. Tobiasz Gajda, Platforma Obywatelska. Dla mnie tutaj jest słowem kluczem
jest słowo nieodpowiedzialność. Nieodpowiedzialność prezydenta Donalda Trumpa za podjęcie decyzji o zabiciu generała Sulejmaniego i wywołaniu dzięki temu, przez to, tej fali w Iranie, gdzie na pogrzebie generała obserwowaliśmy kilkuset tysięczne tłumy, które opłakiwały swojego jednego z idoli, jednego z przywódców. Nieodpowiedzialność też względem, porównując tą prezydenturę do prezydentury Baracka Obamy, który przecież otrzymywał swego czasu pokojową Nagrodę Nobla, który małymi krokami, mozolnie budował politykę Stanów Zjednoczonych, dyplomację odpowiedzialną, działał właśnie na rzecz deeskalacji, a nie eskalacji konfliktu jak Donald Trump. Dla mnie to też dosyć odważna teza, ale wydaje mi się, że Donald Trump jest chyba najmniej odpowiedzialnym politykiem w XXI wieku. Dopiero lata 20 takie, się zaczęły, a już taka diagnoza? Ja mówię, że w XXI wieku jest takim politykiem, który nieprzemyślanie podejmuje bardzo ważne decyzje i tutaj o tym należy wspomnieć. Jeżeli chodzi o tutaj kwestię polską, na pewno tutaj widzę polskie władze, które kompletnie są w perspektywie tego zagrożenia nieprzygotowane. Nie została zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego przez pana prezydenta. To należy głośno powiedzieć. Też ranga, wydaje mi się, obecnie polskich władz, polskiego rządu jest znacznie niższa, jak jeszcze była kilka lat temu. I też dzięki przez to polskie władze nie mają zbyt wiele do powiedzenia w tychże kwestiach międzynarodowych. Gdzieś to się będzie wszystko rozgrywało poza tą polską władzą. Ta ranga jest bardzo niska. I też chciałbym tutaj jeszcze wspomnieć o takiej dosyć mojej personalnej kwestii tego, że wojna, konflikt to jest ostatnia kwestia do tego, aby była obiektem żartu, humoru, a takiego żartu, humoru dopuścił się nasz prezydent Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, w mediach społecznościowych, który zażartował w ten sposób, że należałoby chyba do Iranu wysłać plakat "Nie strzelajmy w Sylwestra". Tak miało to być prześmiewcze. No i później pan prezydent nie przeprosił za te słowa, tylko jedynie się tłumaczył, że to miał taki humorystyczny akcent. No, bez wątpienia bardziej ryzykowny niż humorystyczny. Bardzo ryzykowny. Niestety pan prezydent tutaj za każdą krytykę, która go spotykała w mediach społecznościowych, usuwał komentarze, blokował, także nie znosi krytyki. My nie nadal, blokujemy, ale kończymy tę wypowiedź, jasne, bo inni czekają. Dziękuję. Tomasz Wiciak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Szanowni Państwo, stosunki amerykańsko-irańskie od lat 80. były napięte. Kiedy prezydentem zostaje Barack Obama, zaczyna trochę być współpraca. Porozumienie nuklearne z 2015 roku między 5+1, czyli Iran, Rosja, Chiny, Niemcy, Stany Zjednoczone, powoduje, że zaczyna być sytuacja, jakby można powiedzieć, spokojniejsza. Natomiast zabicie generała było niepotrzebne. Prezydent Trump w tym roku ma wybory, ale ma problemy wewnętrzne. Pytanie się pojawia, czy prezydent Trump chce odwrócić tą sytuację wewnętrzną, która dzieje się w Stanach Zjednoczonych? Rosnące bezrobocie, spadek na giełdach, rosnąca cena ropy powoduje to, że to może być temat zastępczy. Drugą sferą tego konfliktu jest uczestnictwo Polski. Polskich żołnierzy jest 150 w Iraku. Zostało jakby wypowiedziane zaproszenie. Rząd polski w ogóle nie bierze pod uwagę wycofania polskich żołnierzy. I teraz pytanie jest tak, co nasze państwo chce tym uzyskać? Jesteśmy kluczowym współpracownikiem Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej. Liczymy zawsze na Stany Zjednoczone. Ale też nie zapominajmy o NATO, bo nasze wojsko tak, w ramach jest NATO. Jest samo NATO, ale tylko pytanie, co nam się opłaci? Czy opłaci nam się ingerować w ten konflikt, który jest stricto między Stanami Zjednoczonymi i Iranem? Pytanie, dlaczego oprócz tych wyborów prezydent Trump zabija go? Generał był drugą osobą w Iranie. To, co spowodowało, co moi przedmówcy powiedzieli, demonstracje na pogrzebie. To ktoś jakby zabił polskiego prezydenta, że Polacy wychodzą i demonstrują jakieś części. Myślę, że ostrożnie z tymi porównaniami, bo jednak czyny, których dokonywał Sulejmani, nie dadzą się porównać. Kraj bardzo duży, 74-milionowy irański, 1 milion Irańczyków mieszka w Stanach Zjednoczonych też. Patrzmy na to. Nie ma zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Uważam, powinno być to zwołane i prezydent powinien
w szerszym kręgu porozmawiać o tej sytuacji. Jak Polska, jak naród polski powinien się zachować? Jak jeszcze władze polskie? Panie Tomaszu? Natomiast nie ma tej rozmowy. Jest to ucinane, że nie zwołamy Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie ma problemu, nasi żołnierze są bezpieczni. Ja uważam, że powinna być debata na szczeblu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i prezydent powinien tą radę zwołać. Joanna Hasa, mniejszość niemiecka. Kobiecy głos w naszej dyskusji. Że to jest trudny temat i powiem szczerze, że zastanawiałam się długo nad tym, nad tą całą sprawą, bo żyjemy w takich czasach, gdzie tak naprawdę demokracja, czy przynajmniej wychodzimy z takiego założenia, gdzie króluje demokracja, tak? W całym, powiedzmy, może nie na całym globie, ale w większości mimo wszystko krajów. I ja się tak zastanawiam, czy my jako współczesne społeczeństwo, albo może nie my, bo my nie podejmowaliśmy takich działań, jak podjął pan prezydent Trump, czy ludzie nie potrafią dojść do porozumienia bez zabijania innych ludzi, niezależnie od tego, co ten człowiek zrobił, ale każdy ma prawo do osądzenia i bycia sądzonym, tak? Czyli takiego domniemania niewinności mimo wszystko. Tak nie, w mojej ocenie nie było żadnego procesu sądowego. Nikt nie został skazany, żeby zabijać, żeby ktoś inny tego człowieka zabił, niezależnie co on zrobił, tak? Bo my tego tak naprawdę nie wiemy, co on zrobił, tak? My możemy tylko domniemywać albo opierać się na jakichś doniesieniach innych ludzi, tego, co ktoś kiedyś powiedział albo gdzieś odkrył. Tak więc nie było żadnego procesu i prezydent podjął się takiego działania, jakim jest zabicie drugiego człowieka. Dla mnie to jest absolutnie niedopuszczalne. Tak ja w moim przekonaniu osobistym, ja nie widzę rozwiązania konfliktu za pomocą, to jest też wywołanie konfliktu, tak? Czyli zabicie innego człowieka. To jest najgorsze z możliwych rozwiązań. Tak samo wojna, czy potencjalna wojna, która może z tego tytułu wyniknąć, jest absolutnie dla mnie niezrozumiała w obecnych czasach. Tak? W tym sensie ja nie rozumiem, jak my, dorośli, wykształceni ludzie, a większość mimo wszystko jest wykształconych i nie rozumiem tego, jak można doprowadzać do takiej sytuacji, nie próbując w jakiś sposób ze sobą rozmawiać i nie próbując znaleźć takich rozwiązań, które nie zaszkodzą większości społeczeństw, bo my tu nie mówimy o tym, że on zaszkodzi to prezydentowi Trumpowi, tylko to zaszkodzi tak naprawdę całemu światu, tak na tym, że gdzieś wybuchnie jakaś większa wojna, to wszyscy z tego tytułu będziemy musieli... Na frontach giną głównie szeregowcy, no i ludność cywilna. To chodzi o to, że jakby cywile i ludzie, i tak samo żołnierze, którzy tam są, polscy i nie tylko polscy, wszyscy, którzy tam są, mogą z tego tytułu zginąć, dlatego że prezydent Trump podjął taką decyzję, a nie inną. Choć mam wrażenie, że przesadzamy, mówiąc, że jednoosobowo zostają podejmowane takie decyzje. Okay, pamiętajmy, tak, bo niektórzy sprowadzają to właśnie do szaleniec, prawda? Ja to czytałam gdzieś tam, że on oczywiście się spotkał z kilkoma doradcami, czy z osobami ważnymi w USA i podjęli taką trudną dla nich decyzję, oczywiście. Rozumiem, że to nie jest decyzja jednej osoby, natomiast... Finiszujemy? No mówię, dla mnie to jest absolutnie niezrozumiałe i ja oczywiście nie jestem za tym, żeby takie decyzje podejmować, bo no mówię, dla nikogo to się dobrze nie skończy. Poprosimy o głos Lewicy, Amadeusz Hoffman, Przedwiośnie. Tak, ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to. Zostaliśmy zaproszeni przez Irak, nasze wojska zostały zaproszone przez Irak już jakiś czas temu. Wysłaliśmy tych żołnierzy, więc... Jedynie możemy się wycofać na własną rękę, jeżeli my będziemy tego chcieli, albo jeżeli oni będą chcieli, żebyśmy się wycofali. Jeżeli oni chcą, żebyśmy się wycofali, to powinniśmy się wycofać. My tam nie jesteśmy po to, żeby z nimi walczyć. My tam pojechaliśmy po to, żeby szkolić tych żołnierzy, tak? Jak już wcześniej zostało powiedziane. Co do ataku rządu amerykańskiego w Iraku. W Iranie. Z tego, co pamiętam, to w czerwcu zeszłego roku również był planowany atak, przeprowadzenie ataku przez rząd amerykański. Jednak prezydent Trump wycofał się na 10 minut przed rozpoczęciem tej akcji. Jeden z generałów mu zwyczajnie powiedział, że może zginąć w tym momencie za dużo ludzi. Moim zdaniem takie zabicie generała było dosyć nierozsądne. Ja nie mówię, że nie było konieczne, ale było dosyć mocno nierozsądne.
I ostatni głos w tej rundzie, Jan Zimoch, Porozumienie, Zjednoczona Prawica, to będzie ten głos. Trochę smuci mnie wąskotorowość spojrzenia na tą sprawę. Po pierwsze, o czym należy pamiętać, że generał Sulejmani był przede wszystkim generałem korpusu strażników rewolucji, czyli terrorystycznej organizacji, która dopuszczała się licznych aktów terroryzmu zarówno na obywatelach Stanów Zjednoczonych, jak i na osobach niepopierających aktualnej stanu politycznego w Iranie. Po drugie, co też jest bardzo ważne, został zlikwidowany, pozwolą państwo, że przeczytam, pan dowódca Abu Mahdi al-Mahandi, czyli lider oddziałów sił mobilizacji ludowej. To jest organizacja, która zrzesza ponad 40 milicji religijnych, które terroryzują niewinnych mieszkańców Bliskiego Wschodu. Proszę państwa, generał Sulejmani był terrorystą, musiał zostać zlikwidowany ze względu na to... To nie jest poczucie humoru, to są fakty. On jest odpowiedzialny za liczne akty terroru. Prezydent Trump może przyznał, że może to była decyzja podjęta trochę pochopnie, ale generał Sulejmani był osobą, którą należało zlikwidować. Nie został zlikwidowany już od 2003 roku, tylko i wyłącznie dlatego, że niektóre jego działania zgadzały się z polityką rządu amerykańskiego. Mam tutaj na myśli walkę z tak zwanym państwem islamskim, walkę z niektórymi reżimami na terenie Bliskiego Wschodu, walkę oraz wspieranie części Kurdów w drodze do niepodległości. Obecność polskich żołnierzy w tamtym terenie jest aktualnie potrzebna, tak samo jak obecność innych żołnierzy NATO oraz żołnierzy amerykańskich w celu również zapewnienia bezpieczeństwa niewinnym ludziom, którzy tam mieszkają. Należy naprawdę spojrzeć na tą sprawę z trochę większej perspektywy, z trochę bardziej perspektywy, jak to się mówi, teatru działań, który ma tam miejsce. To nie jest tylko zabójstwo, które było zrobione, które decyzja została podjęta Należy również pamiętać o tym traktacie na temat broni nuklearnej, który został wypowiedziany. Teraz Iran jest w stanie w przeciągu kilku miesięcy uzyskać uran, który pozwoli na produkcję bomby atomowej, więc moim zdaniem również te działania mają na celu trochę pokazać, trochę zastraszyć władze, żeby nie dopuszczały się do zdobywania broni, które są po prostu niebezpieczne. A nasz drugi temat to przyjazd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do Namysłowa. Będzie gościem naszego regionu w poniedziałek. Będzie miał wystąpienie w sali sportowej przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Namysłowie. No i pytanie o oczekiwania co do tej wizyty. Czy to już może jest początek kampanii wyborczej, jak państwo sądzą? Może Tomasz Wiciak jako, powiedzmy, trochę gospodarz tego spotkania. Dokładnie. Ja odbieram to, że prezydent rozpoczął kampanię wyborczą i przyjeżdża do Namysłowa. Jest jakby to nie było zaszczyt dla Namysłowa. Ale powiedzmy, w jakich okolicznościach? Co jest pretekstem tej wizyty? Odwiedzenie i odwiedza trzy województwa. Województwo łódzkie, województwo wielkopolskie, miejscowość obok Namysłowa Drożki i przyjeżdża do Namysłowa. Powodem może być, ja domniemywam, 100 lat przynależności ziemi rychtalskiej do Rzeczypospolitej. To na ziemi namysłowskiej był przeprowadzony plebiscyt i na ziemi rychtalskiej. Ziemia namysłowska została w strukturach III Rzeszy Niemieckiej, natomiast ziemia rychtalska, która była cały czas, jakby można powiedzieć, regionem namysłowskim, została włączona do Polski. To jest jeden, domniemywam, z głównych powodów i korzystamy z tej możliwości na zaproszenie pana burmistrza Bartłomieja Stawiarskiego i starosty Konrada Gęsiarza. Pan prezydent gości w Namysłowie. Jaką dla Namysłowian? Jest to dla nas zaszczyt. Jest to urzędująca głowa państwa polskiego. Ostatni władca Polski urzędujący był w 1404 roku, był Władysław Jagiełło. Odwiedzali nas prezydenci nieurzędujący, przykładowo Lech Wałęsa, który nawet spał u byłego starosty namysłowskiego Michała Ilińskiego w Głuszynie na pograniczu w domu prywatnym. Jest tabliczka u pana starosty Ilińskiego na domie, że tam w tym dniu spał pan prezydent. I gro Namysłowian, gro Opolan jest zainteresowanych tym spotkaniem. Dzwonią do nas, do starostwa, dzwonią do gminy, czy są zapisy. Nie ma takiego czegoś. Ile sala liceum pierwszego ogólnokształcącego pomieści osób? 500 osób. Natomiast będzie przygotowany telebim, gdzie osoby, które się nie dostaną na salę, będą mogły zobaczyć wystąpienie pana prezydenta. Jak mówię, dla Namysłowa jest to zaszczyt. Jest to urzędująca głowa państwa polskiego.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wziąć udział. W poniedziałek. Dokładnie, o 19:00, tak. Później można nie może pójść. Tak, ostatnie miejsce o godzinie 19:00. Ja tak myślę, że około godziny 17:00 trzeba już gdzieś być, żeby po prostu załapać się na wejście. Ale za to można posiedzieć do północy. Długie Polaków rozmowy. Kto wie, to wiesz. Dokładnie. Gajda Platforma Obywatelska. Ode mnie może tutaj tym razem troszeczkę krócej. Dla mnie prezydent jest tam najwyższym przedstawicielem władzy państwowej. I ja chciałbym, aby prezydent jako głowa państwa miał taką pozycję międzynarodową, gdzie mógłby się swobodnie poruszać przede wszystkim w tej polityce międzynarodowej. Jak wiemy, prezydent Polski nie został zaproszony między innymi na obchody wyzwolenia Auschwitz do Jerozolimy. Nie, moment. Został zaproszony, ale tylko nie przyjął zaproszenia. Nie przyjął zaproszenia, nie przewidziano jego wystąpienia z konkretnych powodów. Konkretnymi powodami jest stan polskiej dyplomacji. Dlatego ja wolałbym widzieć naszego prezydenta na różnego rodzaju uroczystościach międzynarodowych, zagranicznych, niż w powiecie namysłowskim, z całym szacunkiem. Uważam, że tutaj miejsce na takie robocze wizyty jest też dla premiera, a nie dla prezydenta w prekampanii za publiczne pieniądze odwiedzanie powiatów w Polsce. Dziękuję. Ostro, Joanna Hasa, mniejszość niemiecka. My co prawda w tym dniu mamy inne wydarzenie, bo mamy spotkanie noworoczne naszych działaczy. Czyli tak nie się nałożyło. Się na spotkanie w Namysłowie? Trudno mi na ten moment powiedzieć, na ten moment nie uzyskam jakiegoś sygnału, że któryś z naszych przedstawicieli faktycznie będzie, ale może pan poseł się wybierze. Natomiast my może nie mamy żadnych oczekiwań, bo my oczywiście pamiętamy niestety jedną rzecz z początku kadencji pana prezydenta, czyli to, że nie podpisał aktualizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. To oczywiście pamiętamy niestety. Szkoda nam tego bardzo i mam nadzieję, że mimo wszystko, jeżeli będzie znowu kolejna inicjatywa podjęta w temacie właśnie aktualizacji tej ustawy, że pan prezydent podpisze następną ustawę. Więc to jest na pewno jedno z oczekiwań. To może trzeba jechać dzisiaj przypomnieć. Może trzeba jechać. Oczywiście z tego, co się orientuję, 14 stycznia w Warszawie jest spotkanie z przedstawicielami związków wyznaniowych i mniejszości narodowych i etnicznych, więc tam na pewno nasi przedstawiciele będą. I tam pewnie któryś z tych przedstawicieli zabierze głos. Natomiast jednym z tych tematów, który gdzieś tam cały czas zależy mniejszości i które cały czas apelujemy, to jest kwestia nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości w szkołach. No i to na wszystkich możliwych szczeblach też apelujemy i na pewno, jeżeli będzie taka możliwość, by porozmawiać na ten temat z prezydentem, to na pewno o tym też wspomnimy. A ta nowelizacja ustawy właśnie tego dotyczyła? Nie. To teraz nie powiem, bo to już było 5 lat temu. Tam było głównie kwestia tablic dwujęzycznych i języka tego pomocniczego w urzędach gminy, z tego co pamiętam. I coś a propos spisu powszechnego, ale teraz powiem szczerze, nie przypomnę sobie. Zgłaszał się Jan Zimok, bardzo prosimy, porozumienie. Tutaj jeszcze, zanim przyjdziemy do samej wizyty, mała odpowiedź do kolegi, bo nie mogę tego zostawić. Do kolegi z Platformy Obywatelskiej, tak, dodajmy. Fakt nieprzyjęcia tego zaproszenia przez Andrzeja Dudę jest tylko i wyłącznie związany nie z tym, że Andrzej Duda jest za słabą osobą w dyplomacji, czy z problemów dyplomacji polskiej, a z powodu racji stanu polityki zagranicznej, jaką obrał Izrael, która jest wrogo nastawiona do Polski, która tak naprawdę sama czasami szerzy jakieś niedomówienie odnośnie kłamstwa. Choć tu też pozwolę się wtrącić, bo pamiętajmy, że to nie państwo organizuje te uroczystości, tylko między innymi jest to zaangażowany oligarcha rosyjski, zresztą mocno związany z Kremlem, pan o nazwisku Kantor. Tak, zaraz do tego chciałem przejść. Bo powiedział pan Izrael jako oczywiście, taki, ale Izrael oczywiście ma olbrzymi wpływ na tą organizację oraz fakt, że będzie mógł przemawiać pan prezydent Rosji, jest rzeczą dla nas absurdalną, że w momencie, w którym może przemawiać agresor tak naprawdę podczas II wojny światowej wraz z, nie agresor, ale głowa państwa, która była agresorem oraz głowa drugiego państwa, która była agresorem w II wojnie światowej, mogą przemawiać, a państwo, które było ofiarą, które ratowało często Żydów, które ma liczną reprezentację wśród sprawiedliwych, wśród narodów świata, że głowa tego państwa nie ma tego prawa. Ruch Andrzeja Dudy jest jak najbardziej odpowiedni, pokazuje nasze niezadowolenie i naszą dezaprobatę odnośnie tej sytuacji.
Natomiast odnośnie wizyty prezydenta w Namysłowie, przypomina się wizyta właśnie pana prezydenta w moich rodzinnych Krapkowicach, która miała miejsce 2 lata temu, dokładnie 17 listopada. Pamiętam tak dokładnie, bo to był dzień moich 18 urodzin. Dostałem nawet... Wszystkiego najlepszego. Dostałem nawet imienne życzenia na takiej ładnej karteczce od pana prezydenta. Pan prezydent jest bardzo, bardzo życzliwą, miłą osobą. Jestem pewny, że to spotkanie w Namysłowie przebiegnie w bardzo miłej, przyjemnej atmosferze. Wygra się pan? Jeszcze nie podjąłem decyzji, ale myślę, że tak, że jeżeli uda mi się załatwić kogoś, może z kim pojadę, karteczka. To... No, już na kolejną nie liczę, już 7 wystarczy. Dziękuję bardzo za głos. No to teraz głos Lewicy, Amadeusz Hoffman, Przedwiośnie. Oczekiwania są jakieś? Może powiem tak. Moje osobiste i myślę, że całej opozycji zresztą również, oczekiwania co do prezydenta Andrzeja Dudy to takie, że ogłosi swoją abdykację, ale to tak nawiasem mówiąc. Demokratycznie wybrany prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Demokratycznie, większością. No, demokratyczna większość. To jest początek kampanii wyborczej tutaj w Namysłowie? Wydaje mi się, że każdy urzędujący prezydent swoim samym urzędem już rozpoczyna jakąś tam kampanię, tak? Bo wynik wyborów co do aktualnego prezydenta jest głównie też pokierowany tym, jak się spisywał przez ostatnie lata i czy Polacy są zadowoleni z jego rządów. Czyli dzień po wyborach zaczyna się już kampania, również prezydencka. Tak, trochę tak można by tak powiedzieć. Michał Maliński, Konfederacja Ruch Narodowy. Cieszę się, że jako ostatni w tym na to pytanie odpowiadam. To jest taki trochę głos podsumowujący. Cóż, w kilkusetletniej i takiej długiej, ciekawej historii Namysłowa poniedziałkowy dzień zostanie po prostu odnotowany jako pierwsza wizyta urzędującej głowy państwa i myślę, że przyszłe pokolenia nie będą zbytnio zastanawiać się, z jakiej partii politycznej był to prezydent. Po prostu głowa miasta... Głowa państwa odwiedziła miasto, tak? Ale jeśli chodzi o samego prezydenta Dudę, już patrząc bardziej teraźniejsze, aktualne, to z pewnością jest to prekampania lub początek takiej kampanii prezydenckiej, odwiedzanie Polski powiatowej, na czym skupić się musi każdy kandydat, który chce uzyskać jakiś rozsądny wynik. Choć z kronikarskich dokładności dodajmy, że prezydent zapowiedział odwiedzenie wszystkich powiatów już na początku swojej kadencji. Tak, i czyli to jest taki pewien slogan kampanijny, który jest tutaj realizowany. No niestety prezydent Andrzej Duda przez ostatnie lata realizował w polityce zagranicznej, bo tutaj mówimy już właśnie chociażby o tych obchodach wyzwolenia obozu w Auschwitz, który rosyjski oligarcha żydowskiego pochodzenia organizuje w Izraelu, gdzie będzie prezydent Putin, gdzie prezydent Duda nie dostał możliwości wypowiedzenia się. Prezydent Duda przez całą swoją kadencję bardzo dbał o środowiska żydowskie, w politycznym geście zapalał świece chanukowe co roku w Pałacu Prezydenckim. Państwo polskie ułożyło niesamowite kwoty na muzea żydowskie, miejsca kultu, miejsca pamięci. Na polskie muzea nie było pieniędzy, na muzea żydowskie były pieniądze, na polskie cmentarze. Polscy bohaterowie leżą w nieoznaczonych mogiłach, na cmentarze żydowskie zawsze były pieniądze na remont, no i środowiska żydowskie taki nam za to wiele lat przyjaznego podejścia wystawiły rachunek taki, że upokorzyły głowę akurat państwa polskiego. Forum Żydów Polskich bardzo jednoznacznie stoi za prezydentem Dudą i wszelkie Znam twórcę Forum Żydów Polskich, pana Pawła Jędrzejewskiego. Forum Żydów Polskich ma taką oficjalną nazwę, jest to marginalna organizacja. Ruch Narodowy jest bardziej ogólnopolski niż Forum Żydów Polskich jest żydowskie. Jeszcze raz przypomnę chociażby Szewa Hawajsa, który też bardzo jednoznacznie mówi, że to, co się będzie działo w Yad Vashem, to kantor z historią, kupczenie historią i to nie powinno się zdarzyć. I rzeczywiście jasno też stoi po stronie polskiej, więc to nie tylko organizacja. Ale kim jest dzisiaj Szewach Weiss? Jest emerytowanym byłym ambasadorem, sztangistą i przewodniczącym Knesetu, także wszelkie tutaj nie ma żadnego znaczenia jego opinia. Tutaj to było wiele lat polityki, która była bardziej prożydowska niż u niektórych działaczy sionistycznych w XX wieku w Palestynie, a rachunek za tą politykę
politykę wiecznej przyjaźni, miłości, płacenia pieniędzy środowiskom żydowskim. Rachunkiem za to była ich nienawiść, czy też pomijanie prezydenta przy różnych obchodach i sączenie fałszywej propagandy odnośnie domniemanego polskiego antysemityzmu. My płacimy, my pomagamy, oni po prostu nas non-stop obrzucają błotem. No to teraz przywołam wypowiedź ambasadora Izraela sprzed 2 dni, który mówi jednoznacznie, Polska nie jest krajem antysemickim. I właściwie to był głos oficjalny w każdego jednego ambasadora, który w Polsce, a to już funkcjonujący urzędnik, zgodzimy się co do tego. Tak. Ustawę Patryka Jakiego, tak jeżeli chodzi o takie kwestie, może te nieco bardziej psujące naszą relację z Izraelem. Ale pan ambasador Ben-Zvi, jak tylko przyjechał do Polski, no od niedawna zastąpił panią Annę Azari. W pierwszym dniu swojego urzędowania powiedział, że nie zgadza się na to, że politycy Konfederacji dostali się do Sejmu. Jak ambasador obcego państwa śmie w niepodległym państwie, gdzie pełni misję dyplomatyczną, komentować wyniki demokratycznych wyborów? Kim Tomasz on jest? Tomasz Wójciak sygnalizował jeszcze... Tak, jako na koniec. Szanowni państwo. Gospodarz. Tak, czuję się tak, jako wicestarosta Namysłowski, czuję się trochę gospodarzem tego spotkania. Dla Namysłowian jest to wielkie wydarzenie, jest to głowa urzędującego państwa. Ilu nas tutaj jest, tyle opinii jest o prezydencie i mamy do tego prawo, że on jest lepszy, gorszy czy taki. Natomiast dla takiej społeczności, mały jaki jest Namysłów, powiat namysłowski, 43 tysiące mieszkańców, jest to duże wydarzenie. Bo nie w każdej miejscowości prezydent może być, ze względów fizycznych, nie ukrywajmy tego. Że jest to początek kampanii wyborczej, możemy tak domniemywać. Natomiast choć ja życzyłbym sobie... Choć akurat w Namysłowie się zaczyna kampania prezydencka. No nie, no nie chcę jakby powiedzieć, że Namysłów jest taki super, że prezydent podejmuje. Natomiast ja uważam, że każdy kandydat, który będzie ubiegał się urząd prezydenta, powinien kraj zjechać wzdłuż i sześć i rozmawiać z Polakami, aby ich zachęcić do wyboru, żeby frekwencja była jak najwyższa. Stawiamy kropkę. Gorące tematy, będziemy do nich jeszcze pewnie wracać. Tomasz Wójciak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję państwu. Michał Maliński, Konfederacja Ruch Narodowy. Dziękuję państwu. Amadeusz Hoffman, Przedwiośnie Lewica. Joanna Hasa, Mniejszość Niemiecka. Tobiasz Gajda, Platforma Dziękuję Obywatelska. Bardzo. Jan Zimoch, Porozumienie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. A Młodzieżową Lożę Radiową prowadziły Joanna Matlak i Ewa Skrabacz. Dziękujemy. Loża Radiowa. Radio Opole. Radio Opole.